Okej, okay. eee, wreszcie białe. Eee, to ja zaczynam standardowo D4. No i zobaczymy, co przeciwnik odpowie D5. Ja oczywiście agresywnie atakuję centrum ruchem C4. Okej, okay. no to koczek C3. Hmm. Gambit Hetmański czy partia katalońska. Ciężki wybór. No dobra, powiedzmy, że gambit hetmański, skoczek C3. To jest czasem taki dylemat, jak się ma dużo wariantów przygotowanych, nie wiadomo co wybrać. Dobrze, no to goniec g5, oczywiście tu przeciwnika związuje. Ten wymienny gambit hetmański, część zawodników, części zawodników wydaje się, że to jest głupota ostateczna, bo tutaj gońca się otwiera. Natomiast prawda jest taka, że przeciwnik nigdy tego gońca rozwinąć nie może. Na przykład teraz nie może zagrać, bo hetman b3 wejdzie. A jak zagra na przykład c6, e3, to znowu goniec f5 nie może, bo hetman f3 znowu z drugiej strony wejdzie i tu zdubluje te jego piony. Także ani w ten, ani w drugi sposób przeciwnik tutaj rozwijać się nie może. Ok, goniec e7. No to klasycznie E3, tutaj powiem wam tak, no pierwsze 12 posunięć to się klepie od ręki, Goń D3, skoczek G2, hetman C2, roszatka F3. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to 11. To pierwsze 11 posunięć klepie się od rączki. <noise> Oj, tutaj przeciwnik wpadł na pułapkę proszę państwa, a mianowicie możemy wybić na F6, i zagrać Hetman B3 z atakiem na pionka B7 i D5. To jest kwestia taka, że zawsze należy zwracać uwagę na to, co się osłabiło poprzez ostatni ruch przeciwnika. Więc Goniec pilnował pionka B7, a jak poszedł na F5, to pionek B7 już tego wsparcia nie ma, a więc my możemy to wykorzystać i przeciwnika przyatakować. A więc jesteśmy tutaj. No, w sumie nie do końca rozumiem, dlaczego przeciwnik się zastanawia, bo musi odbić. Nie, no i Hetman Beach. E, tutaj jeszcze widziałem takich agentów, co tu grali końce 6 i oddawali, że niby jakaś aktywność, ale to nic na wodę, fotomontaż. E, także tutaj generalnie rzecz biorąc, pozycja jest już wygrana. E, gambit hetmański wymienny. Bardzo fajny, polecam mój kurs gambitu hetmańskiego wymiennego. Tam wszystkie te pułapki są oczywiście omówione. Czasem partię za darmochę można wygrać. Eee, Okej, okay. eee, w sumie nie wiem, co tutaj jest, tak de facto najlepszą, re eee, naj najlepszą reakcją. Z pewnością czarny straci materiał, bo obu pionków nie obroni. Pytanie, którego pionka najlepiej oddać? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. I tak źle i tak niedobrze. Pytanie, co będzie gorsze. Nie wiem. No chyba stracenie pionka D5 jednak mimo wszystko będzie gorsze bo wtedy centrum bardzo łatwo dodatkowo zajmę. No to przynajmniej fajnie by było to centrum eee, trzymać. No dobra, więc tutaj zobaczymy, co przeciwnik zadecyduje. Nie wiem, C C6 to w sumie jeszcze gorzej by było, tak się zacząłem zastanawiać. Po Hetman B6. Czy tam by mi złapał tego hetmana, czy by mi nie złapał tego hetmana? I szczerze mówiąc, to nie wiem, ale na B2 bym stracił, więc nie. No ale dobra, po Hetman B6, no to przecież wybije na B6 i jest pionek więcej. No fakt, że u przeciwnika para gońców, ale myślę, że szału nie ma z tej pary gońców, ponieważ pozycja taka myślę dosyć zablokowana. Ok, przeciwnik zdecydował się wycofać. To ja zgodnie z moim planem zgarniam tego pioneczka. A po skoczek D7 to się nawet zastanowię, czy jeszcze tego pioneczka nie zgarnąć. No, wygląda bardzo fajnie. Tylko w, w takich pozycjach to też trzeba uważać, żeby się zbytnio nie rozpędzić. Bo czasem, jak się człowiek zbytnio zachłanny robi, to coś tam można po drodze przeoczyć. A ja wolałbym nie przeoczyć, ale wydaje mi się, że poskoczek D7 rzeczywiście mogę sobie pozwolić na zgarnięcie pionka D5, ponieważ tutaj jeszcze dodatkowo będą groziły widły. Tylko ze skoczek D5, a roszadka. To mnie zastanawia. No, zbiję na F6, przeciwnik odbije i się wycofam. Dobra, nie, no to, to mi się wydaje, że po prostu wygrana. Aczkolwiek już nie raz i nie dwa miałem taką pozycję, że wydaje się, że łatwiutka wygrana i można sobie z tej łatwiutki, łatwiutkiej wygranej zrobić trudną wygraną, a później zrobić jeszcze przegraną. Także tutaj trzeba bardzo uważać przy tej realizacji przewagi przede wszystkim na zachowanie, żeby nie poczuć się zbyt pewnie, bo jak się poczujemy zbyt pewnie, no to wtedy, no to wtedy łatwo jakieś przeoczenia. Tu przede wszystkim na tą przekątną trzeba uważać, ale to zawsze koń E2, koń C3 mogę zagrać, i tu e, łatwo będę mógł się przesłonić. No Tu przeciwnik nie ma dobrych e, ruchów, także rozumiem jego ból. <grych> no dobrze, więc e, zgarniam parki gońców, już przeciwnik nie ma. E, no i teraz jedynie z tym punktem B2 mogę mieć ewentualnie jakieś kłopoty. Powierza B8. Właśnie, żeby nie dopuścić mu tu do jakiejś dzikiej aktywności. Dobra, zagrajmy w ten sposób, żeby tych motywów po prostu nie było i w razie co się wycofam. To myślę, że będzie takie najzdrowsze podejście. I tu oczywiście konie w 3-C2. Jak zrobię roszadę, to już pozycja, pozycja wygra się sama, nie? bo dwa pionki więcej. Tylko kwestia, żebym do tej roszady dobrnął i już będzie z górki elegancko. Nie wiem, tu wieża b8. Właśnie się zastanawiam, czy na c2, czy na c3 się wycofać. O, tak w ogóle. No dobra, to ja i tak się chciałem wycofać, więc oczywiście zgodnie z planem się wycofuję. Wszystko kwestia, że ten pionek b2 jest jedyną słabością z mojej strony. Więc, jak tego problemu się pozbędę, to już z górki. Yy, Pogoniec E4, pierwotnie pomyślałem o goniec D3, ale goniec D3 nie mogę. No, dobra, jak przeciwnik gra taki ruch jak C6, to, to już jest yy, łatwizna, bo to yy, w takich sytuacjach to nawet trzeba jakieś pseudo groźby stwarzać, yy, byleby yy, był jakiś problem. Bo po prostu jeżeli tego yy, problemu nie ma, no to. No to ja po prostu dokończę rozwój i dwa pionki więcej decydują o wyniku partii po prostu. Także jeżeli jesteście na, w tyle z materiałem, to cokolwiek może być głupie, może być mniej lub bardziej głupie, ale żeby była jakaś groźba, żeby był dla przeciwnika jakiś problem, jeżeli tego problemu nie ma, no to on sobie dokończy rozwój i oczywiście łatwiutko wygra. No właśnie, przykładowo takie jak go nie c4. No co, coś, coś tu trzeba kręcić, coś tu trzeba kręcić, ale c6 to już była strata tempa, to już z pewnością tutaj nic przeciwnik nie zakręci i tak mi się wydaje, że tam nic nie było do zakręcenia, ale wiecie o co chodzi, nie? Czasem można udawać, że coś się zakręci i nawet udając, że coś kręcimy, uda się zakręcić. Czyli kiedy my stwarzamy jakieś pseudogroźby my stwarzamy jakieś pseudogroźby, ale przeciwnik się wystraszy i na przykład zacznie się bronić, no to już przy dobrych wiatrach może zdobędziemy jakąś aktywność. Także to trzeba mieć koniecznie na uwadze. Czasem nawet takie głupie groźby mogą zdziałać cuda, tym bardziej w pozycji, która już jest przegrana, więc nic nie ryzykujemy, tak? Kiedy pozycja jest przegrana, no to, to cóż, no stracicie jeden punkt dwóch punktów w jednej partii nie stracicie, więc już wtedy wóz albo przewóz. Edman b6, ok, na punkt b2 mnie tu naciska, no i słusznie, i słusznie, powinien. No dobrze, to ja skoczek c3 zgodnie z moim planem, tego pana chcę się zapytać, co on ma zamiar robić dalej. Jedynie na ten punkt b2 muszę, o wycofał się, to dziwne. W sensie ja myślałem, że jakieś wieża b8, nie? No dobra, to koniec. E2. Ja tutaj muszę dokończyć rozwój. W sumie nie wiem, no jakieś wieża d8 i c5. Beka jest taka, że przeciwnik nawet wieża d8 i c5 tu nie może grać, bo zaraz konia 4 wchodzi. Nie no, tutaj nic nie ma. Po prostu zrobię tą roszadę i jest wygrana pozycja i tyle. Nie no, to jest okrutne, no ale niestety, no takie są szachy. Nawet tam w piątym ruchu jak coś się e, powinien noga, to już pozycja może być do kosza. Nie no, na, tak myślę, myślę, ale naprawdę nie widzę, jak tu przeciwnik mógłby mi życie utrudnić. No chyba ostatnia szansa to jest właśnie wieża b8. No dobra, upraszczanie pozycji to z, z pewnością mi tutaj życie nie utrudni. Także to oczywiście się cieszę. Wymieniam, robię roszadkę. Teraz zagram b3 i później te piony ruszę. Oczywiście z wsparciem wież. Już z przeciwnika nie będzie co zbierać. A jeszcze dodatkowy plusik jest taki, że rozbijając tą strukturę przeciwnika, to zostawiłem go ze słabością na C6, nie? więc dodatkowy kłopot. No dobrze, więc B3. To C6 wydaje mi się, że była ta kluczowa strata tempa, która zadecydowała całkowicie o wyniku. Ok. A, to o to chodziło, po, po to tego skoczka chciał się pozbyć. No dobra, to teraz zrozumiałem, co poeta miał na myśli, bo wcześniej nie mógł tego zagrać, bo były widły, więc się e, pozbył. Sprytnie, sprytnie, no ale to i tak dwa piony więcej. Ale dobra, żeby tutaj nie skiepścić jakoś sprawy, także się zastanówmy na spokojnie. E, no, chciałbym tutaj pchnąć generalnie w ten sposób, tylko nie zdążę, bo przeciwnik bo będzie tutaj tego rodzaju przeciąg. No dobra, więc yy, chyba trzeba tutaj. A, dobra, dobra, jeszcze trzeba uważać na to. E, dobra, to nie jest większy kłopot. No dobrze, no to wprowadźmy w takim razie kolejną figurkę do akcji. Zawsze kolejna figurka w akcji to lepiej. No trzeba uważać jedynie na ten punkt G2, ale tutaj myślę, że większych kłopotów miał nie będę, mimo wszystko. Okay, to dziwne. Nie wiem, może gońca chciał obronić. No nie, nie, co to miał na myśli. E, dobrze, ja tego pana gońca stąd wyganiam, gdyż on mi tutaj życie utrudnia. Wszelkie wymiany na d4 to wychodzą dla mnie na plus. Z jednym pionkiem więcej, to bym się zastanawiał. Jakbym na przykład tego pionka z B3 nie miał, no to wtedy to by nie było takich opsiup do wygrywania, ale z dwoma, z dwoma pionkami, to myślę, że łatwiutko. No dobrze, to lecimy dalej zgodnie z planem. Teraz już się tutaj oczywiście nie boję, bo zawsze hetmanem będę mógł odbić. Żadnego związania tu nie ma. Zależało mi na tym, żeby tego gońca się pozbyć, przeciwnika, bo mój goniec zawsze elegancko znajdzie sobie pole na c4, a ten goniec przeciwnika mi życie cały czas utrudniał. No dobrze, więc d5, c4 się nie boję, bo ponownie hetman d4, a jak te piony ruszą, to już ich przeciwnik nie zatrzyma. A, tutaj w ogóle przeciwnik w niedoczasie dosyć solidnym już. Że zaraz będzie musiał przyspieszyć znacząco. Ok, F5. To no, y widać, że przynajmniej przeciwnik progresuje w trakcie partii. Bo zauważcie, że te teraz zaczął już grać agresywniej, tak jak y powinien od początku właściwie. E dobrze. Y no to tak. E ja tutaj zagram sobie Hetman E3 żeby pozbyć się tego związania, a jeżeli przeciwnik goniec bije D5, to wieża bije D5, wieża bije D5 i na koniec goniec C4 mam takie posunięcie. Jeżeli dobrze wszystko przeliczyłem, ale wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Tu przeciwnik słusznie, on po powinien, powinien właśnie w ten sposób agresywnie atakować, tylko powinien to zrobić wcześniej. <laughs> Teraz to już jest po ptokach. A jeszcze jak ustawię gońca na c4 to już e5 ruszy, no dobra, to teraz byleby się okazało, że dobrze policzyłem, ale no jest gońc c4, związanko, on tu jeszcze hetmanem może bronić, ale ja wtedy albo hetmanem odejdę, albo nie wiem, wieża e1, no cokolwiek, albo wieża d1 w ogóle, no co ja opowiadam za farmazony, wieża d1 oczywiście żeby docisnąć to związanie, no i tutaj przeciwnik zdecydował się poddać. E, dobrze, więc o rety, czemu mi się partę przeskoczyła? E, dobrze, więc bardzo ważne do zapamiętania, tutaj w tym wariancie wymiennym nie należy tym gońcem e, wcześniej wyjeżdżać, ponieważ właśnie wchodzi ten motyw Hetman B3 z widełkami. Tak jak widzicie, od czasu do czasu e, udaje się w ten sposób wygrać partię, więc oczywiście polecam mój e, kurs gambitu hetmańskiego, który znajdziecie oczywiście w moim sklepie. Także dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście zasubskrybuj, zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnym. Także dzięki za uwagę i pa pa!